Jason, ja Kuki i witam was już w trzecim odcinku z serii z tej dość podobnej podróby Minecrafta. Zanim ogółem przejdziemy do odcinka, chciałabym wam powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ogółem informacja na temat opóźnienia drugiego odcinka. Ogółem przepraszam was za to opóźnienie. Po prostu, no owszem, nagrałam ten odcinek trochę wcześniej niż planowano, ale właściwie ciągle byłam czymś innym zajęta albo zapominałam to zmontować i potem tak, no niestety wyszło. Ale dobra, druga informacja to jest ogółem podziękowania do pewnej osoby, a dokładnie do Anori. Ona podrzuciła jedną chyba nawet z lepszych nazw tej serii. I tak nareszcie się zdecydowałam. A tą nazwą jest Pora na przygodę z Kuki. Ale Anori, właśnie proszę się nie obraź, ale może troszkę ją zmienię na przygoda z Kuki. Właśnie nie obraź się, ani nie hejtujcie mnie. Po prostu, owszem, sama nazwa i content tej nazwy to właśnie jest fajne, ale po prostu to jest trochę zbyt długa nazwa, a więc musiałam ją tutaj skrócić. Z góry dziękuję też wszystkim widzom, którzy po prostu dali tam pomysły na nazwy. I też serdecznie pozdrawiam właśnie Anori. Ale dobra, przejdźmy już do odcinka. Bo ciągle gadam tylko o czymś innym. Dobra, powiem wam, co tutaj dobudowałam. Właśnie, o Jezu, ej, co jest, zaczęło się, dobra. Jak widzicie, o Jezusie, dobra. Jak widzicie, tutaj zrobiłam taki mały daszek. I tutaj zrobiłam takie tylne wejście, bo właśnie mnie już serio denerwowało takie chodzenie dookoła specjalnie, żeby wejść na górę. Więc zrobiłam. I tutaj jest portal do Netheru. Będę musiała ogółem to w miarę zabezpieczyć też, żeby przypadkiem się nic nie zjarało, bo tutaj jest dużo drewna. Mam zapalniczkę, bo jeśli się zjara, to będzie lipa. Ale dobra, przygotuję sobie w razie czego wiaderko wody. No i dobra, może pod koniec odcinka to zrobimy. A teraz może, o, pójdziemy sobie może do kopalni. Ja, kochani, tak szczerze to, no przepraszam was, że tak rzadko nagrywam odcinki, ale po prostu teraz to kompletnie zapominam coś, cokolwiek nagrywać. Dobrze, że tutaj zostawiłam pochodnie. O, słyszała mnie tupelka. A właśnie, tutaj mam te buteleczki i oczy pająka z wiedźmy, bo mnie zaatakowała. Poczekajcie, muszę sobie rozjaśnić ekran. O, i teraz lepiej widać. A to co jest? O, cie. Nie będę specjalnie wykorzystywać shifta. Znaczy shifta, sprinta. Bo nie chcę całego go wykorzystać. Dla przy okazji, jak już tu jestem. Serio. O matko. Teraz muszę wracać do domu. Dobrze, że w miarę wiem, gdzie, w którą stronę jest mój dom. Dobra, może kopalnię sobie w sumie odpuścimy. A na razie może zajmiemy się tym portalem do Netheru i domkiem. No dobra, wschodzi dopiero słoneczko. Gdzie są kurcze? Dobrze, że w Minecrafcie jest coś takiego, że jak się podpali na przykład tutaj kurczaka, to potem takie
już pieczone mięso z niego wypada. Chodź tu. Dziękuję. Co jest? A to nie w tą stronę. Jezu, ja muszę iść do domku. Bo zaraz moby się zaczną spełnić. Właśnie ja nigdy nie lubię tak pracować w nocy. Tutaj na takich serwerach, gdzie mam dużo rzeczy. Bo potem respi się mnóstwo mobów, zwłaszcza creeperów. I mi mogą wszystko wysadzić. Dobra, pójdę sobie jeszcze szybko załatwić. Jeszcze trochę żarcia. Nie znalazłam to owca. No, dzisiejszym naszym zadaniem jest owszem przejście do Nether, ale też zrobić tutaj jakiś taki mostek. Bo tutaj już mnie serio denerwuje, jak ciągle muszę przechodzić, tak no przechodzić ogółem. Pal się. Przez tą rzeczkę. I po prostu mnie to już serio denerwuje i muszę zrobić sobie tutaj jakiś taki mostek, jak przed chwilą mówiłam. Czy są tu jakieś... Kurde, nie ma tu żadnych zwierząt. Ja nie mogę. No może to z przodu domku. Coś... Jakiś... O nie, zareagował. Co to się stanęło znowu? Jomygi. Cofnęło mnie. Co? Dziwne. Gdzie? Naprawdę cofnęło mnie tutaj. No. I tutaj pokażę wam, jak tutaj ozdobiłam ten portal. Tu. No, ozdobiłam tak, żeby było w miarę ładne, żeby dobrze wyglądało, bo tak to taki sam portal, tylko kijowo trochę wyglądało. Dobra, most. Trzeba tym razem może weźmiemy trochę tego. O kurde. Oh no. Guys. Nie mam kilofu. Nie mam kilofu ani siekiery. Oh no. Ja sobie to. Baterii. 3. Raz, dwa, trzy. Dobra. Jest git i będzie mi fajnie szybko kopać. Tutaj też sobie zrobiłam daszek. I wiecie co? Pierwszym zamianem, znaczy zamiarem znaczy się, to tutaj niby miały być zwierzęta, a na dole miała być farma. Tutaj ogółem potem postanowiłam trochę to zmienić. No i po prostu wzięłam, zrobiłam odwrotnie. No, teraz wykopuję się te drzewa. O, no i teraz fajnie szybko kopię. Tylko minusy takich właśnie żelaznych rzeczach jest są takie, że one mogą się szybko niszczyć. To jest minus. Tym razem zrobię z drewna brzozowego, bo ja ciągle z tego normalnego robię, żeby tak się odróżniało. I tym razem postanowię zrobić nie taki mega długi odcinek, że trwający prawie pół godziny, tylko jak już to 15-20 minut by trwał. Jezu, a ja już myślałam, że tutaj creeper gdzieś stoi. Gdzieś stoi. Chyba 35 tego raczej wystarczy. A to tą tutaj bramkę
Zrobiłam, bo moby bym właśnie zapomniała się przespać, abym się czymś tutaj w domku zajmowała. By mogły tutaj wejść po drabince, gdyby mnie zauważyły. Bo jak wiem, to moby niektóre mogą wchodzić nawet po drabinkach. O. Teraz sobie jeszcze troszkę tego. Tak, Xiaomi z tym. To. Dobra. Zapalniczka mi raczej potrzebna nie będzie. Mam tu jakiś. Albo. Chyba zapalniczka będzie mi potrzebna do znalezienia jakiegoś żarcia. Ale tu nic nie ma. Mam jakieś zielenko. O, dziękuję za zielenko. Kurczaczka muszę sobie wyjąć. Jednego lodowca. Jak wychodzi kurczak. Dobra. 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 Dwa. Idziemy. Idziemy, kurczaki. Przykro mi, ale niestety zostaniecie podpalone. Przykro mi, ale potrzebowałam żarcia. Dobra, teraz mogę już robić ten most. Właśnie ocencie, jak dobrze buduję w komentarzach. Że ocencie w komentarzach, jak dobrze buduję. A nie, że ocencie, jak w komentarzach buduję. Ja to dziwne. Jezusie, Jezu, jak ja dziwnie gadam. Matko boska. Dobra, pyk. Będę musiała potem ten most oczywiście pogrubić, żeby nie było. Teraz pyk, 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 i pyk, pyk, pyk. Dobra, teraz pogrubimy ten most. Więcej drewna potrzebuję. Oj, nie tym przykład nagrywania. Dobra, zrobię już crafting tutaj, bo nie chcę mi się latać specjalnie do domu. Dobra, chyba tyle wystarczy. Dobra, nie będę specjalnie wykorzystywać sprinta, bo nie chcę go znowu całego zużyć. Naprawdę będę musiała znowu sobie dorabiać? Na tutaj pół płytek? Jezu, co jest? A w ogóle... nie wiem, w ogóle nie wiem co mówić teraz w tym odcinku. Kompletnie... Nie mam pomysłów, no, o czym można by było rozmawiać. Bo ja nie jestem jakąś mega chamską, na przykład youtuberką, że po prostu wytyczam palcem praktycznie tych, którzy mają ode mnie mniej subów, bo każdy, no to, że się zakłada kanał, to nie oznacza, że trzeba od razu kogoś poniżać. Zwłaszcza jeżeli ma się już kanał dłuższy czas, a ktoś dopiero kanał założył.
To tym bardziej nie można nikogo tak się wywyższać, nie można, bo no, po pierwsze to jest no, dość niemiłe, co raczej wiadomo, a po drugie właśnie to, że ktoś ma mniej subów, to nie oznacza, że jest słabszy, bo to, że założył nowy, własny kanał, to nie musi oznaczać, że będziesz miał mało subów i da. Bo dajmy na przykład mnie. Na TikToku owszem, mam inną oc niż tutaj na kanale, bo postanowiłam tam na TikToku zmienić. I po prostu, bo znacie jakby tak zwane gacha-heaty. To jakby coś takiego, że w sumie nie będę mówiła, bo nie chcę, żebyście na przykład mnie hejtowali, że mówię o czymś takim nie za bardzo na odcinku, zwłaszcza gdy nie jest o gacha. A więc dobra. Jeśli tam ci, którzy są uznawali za hejty i w ogóle, to ja... O matko. Ja na przykład ich w ogóle nie wytyczam, że haha i w ogóle nie jestem z tymi, co myślą tak dziwne rzeczy. Ale Jezu, co ja gadam? Ja gadam o czymś kompletnie innym niż powinno się w tym odcinku. O matko, ten most to jest po prostu Titanic. Trochę duży w porównaniu do mojego domku. Dobra, skończę go i będę miała coś z głowy. I jeszcze raz dziękuję Anori za taką fajną nazwę. To jest praktycznie pierwszy już odcinek z nazwą tutaj na kanale. Dobra, może wezmę trochę, pozbieram kobla. Gdyby mi się łopata skończyła, będę musiała sobie zrobić, ale to no, już później. Jak ja nienawidzę Grawla. To mi długo zajmie usuwanie tego Grawla. Gawela, nie wiem, będzie jak to się mówi. W ogóle powiedzieć wam czystą prawdę, smutno znaczy się prawdę, bo często bywa tak, że idziesz niby normalnie do kopalni, myślisz, że wszystko ze sobą zabrałeś, a dopiero jak już doszedłeś na miejsce, zorientujesz się, że nie wziąłeś ze sobą pochodni. No, ja nie jeden raz właśnie na innych podróbach tak miałam. I no. Postanowiłam też tutaj, że może nagram jeszcze jakiś odcinek z, nie wiem, jeszcze czegoś innego, bo nie chcę ciągle tylko gacha i tutaj tego Minecrafta właśnie nagrywać na kanale. Będę chciała na przykład może Robloxa nagrywać z kolegą, z przyjacielem moim. No. A chyba będziemy musieli już powoli kończyć ten odcinek, bo nie chcę, żeby był za długi, bo zwłaszcza jeszcze muszę go zmontować. A jak nie zdążę znowu z montażem, to będzie lipa i znowu skrybentów. A więc dobra, wychodzimy na dwór i się będziemy już chyba żegnać. A właśnie, jeszcze musimy odpalić ten portal do Netheru. Dobra. Odpalimy i już w następnym odcinku do niego pójdziemy. Dobra, teraz jest wielka chwila na mojej serii. Odpalamy portal do Netheru. Woda w gotowości i...
Jest.